Witajcie, moi drodzy. Tego się nie spodziewałam. Z tego miejsca chciałam Was bardzo serdecznie wraz z Craft O'Clock zaprosić na darmowy warsztat właśnie z takim boksem dziecięcym. Boksa wykonamy z papierów Sleep and Dream, które zaprojektowała Karolina Bukowska. Z całą burzą, zobaczcie, kwiatów będzie ten nasz boks. Bardzo słodki. Ja go wykonałam w wersji dziewczęcej, natomiast te papiery pozwalają wykonać go również w wersji chłopięcej. Boks będziecie mogły wykorzystać na przeróżne okazje, począwszy od powitania maleństwa w domu, przez, nie wiem, baby shower, coraz modniejszy u nas, powiadomienie kogoś bliskiego o tym, że zostanie, nie wiem, tatą, babcią bądź chrzestną. I ja myślę, że nawet z okazji chrztu też by się wybronił. Troszeczkę modyfikacji i się da. Chciałam Wam go zaprezentować. Mam nadzieję, że zobaczycie mój filmik, że Was zainspiruje. Robiłam już te boksy, pamiętacie je pewnie? Pokazywałam. Było sporo zapytań o to, czy będzie warsztat. Nie planowałam warsztatu płatnego, ale wiedziałam, że zrobię jakąś przedświąteczną niespodziankę. I mam właśnie dla Was czteroczęściowy warsztat. No, ktoś powie, Boże kochany, cóż można w czterech częściach zawrzeć, przecież to jest tylko boks. No, zapraszam, zobaczycie. Jak ja się rozwinę, to potem nie ma końca. Boks jest w sumie bardzo prosty. Wykorzystałam w nim oprócz papierów, oprócz samodzielnie zrobionych kwiatów, które też w trakcie warsztatu sobie wykonamy. Wykorzystałam wstążki Old Fashioned Ribbons. Wiecie, że je uwielbiam. Są rewelacyjne i praktycznie prawie do każdego projektu się nadają. Wykorzystałam również tekturki. To są tekturki z... Oj, przepraszam. To są tekturki z laser owelowe. Przepiękne. Naprawdę niesamowite. No i oczywiście wykorzystałam bazę boksa i torebeczkę na boksa z nomen omen, z gold boksa, które zakupicie spokojnie w Craft Corner, przepraszam bardzo, a wszystkie papiery Craft O'Clock kupicie w wielu, wielu miejscach w sieci. Jest sporo sklepów patronackich, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Zobaczcie, przepiękne misiaczki, które też Wam się tak bardzo podobały, a tutaj mamy ich praktycznie całą armię. Przecudne grafiki, które potraktowałam w niektórych miejscach glossy akcent. Cudnie się mienią. To, co na grafice szklane wygląda rzeczywiście jak ze szkła. Myślę, że nie jest przeładowany. Na pewno jest słodki, jak to dla dziewczynki. O, jest również kieszonka na życzenia, na jakiś wkład pieniężny, jeśli ktoś będzie potrzebował. Czyli wszystko, co powinno być w boksie, to w tym boksie jest. Sentencje można wedle potrzeby gdzieś sobie tutaj jeszcze dołożyć. Bo jak wspominałam, na różne okazje może być ten boks. No cóż, boks zaprezentowany. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na warsztaty, które odbędą się już niebawem. Na pewno Was o tym będę informowała głośno i często. Trzymajcie się i do zobaczenia w trakcie warsztatu.